Dzień dobry. Ponieważ w licznych prośbach w czasie organizowanych na naszym kanale ankiet zwracaliście się do mnie z tym, żeby przedstawić jeszcze raz mistrza i Małgorzatę, postanowiłam, że dzisiaj nagram na ten temat odcinek. Nie mogłabym się zresztą oprzeć tej pokusie, dlatego że spośród wielu książek mojego życia zawsze w pierwszej trójce będzie Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Powieść niezwykła, która nie przyniosła oczekiwanej sławy i pieniędzy autorowi jeszcze w czasie jego życia, która była pisana bardzo długo i okupiona wieloma wyrzeczeniami. Powieść, która zmieniła także mój sposób widzenia rzeczywistości w chwili, kiedy miałam zaledwie 15 lat. Mistrza i Małgorzatę dostałam bowiem w prezencie od mojej przyjaciółki. Wczytywałam się i zagłębiając się w tę konwencję fantastyki, baśni, groteski, magii, a także niebywałej ironii i wyjątkowo inteligentnego poczucia humoru samego pisarza, miałam wrażenie, że jeszcze długo nie spotkam niczego równie silnie do mnie przemawiającego jak ta powieść. Dzisiaj, kiedy teraz przed Wami stoję, mam za sobą już naprawdę setki przeczytanych książek i zdecydowanie nie mogłabym znaleźć takiej, która kiedykolwiek zastąpi mi Mistrza i Małgorzatę. Ale przejdźmy do rzeczy. Sama powieść, tak jak już powiedziałam, utrzymuje się w takiej konwencji groteski, fantastyki, baśni, która jednocześnie przeplata się z konwencją realistyczną, czyli z rzeczywistością Moskwy lat 30. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że był to bardzo trudny i bolesny czas historyczny. To jest już Moskwa Związku Radzieckiego. Moskwa, w której życie mieszkańców, jakiekolwiek kariery, cokolwiek, jest regulowane urzędowo, a tak naprawdę to wyłącznie poprzez różnego rodzaju układy i łapówki. Jest to komunistyczna Moskwa. Jest to Moskwa, miasto reżimu sowieckiego. Dobrze mają tylko ci, którzy z tym reżimem potrafią się świetnie układać. Którzy, innymi słowy, potrafią reżimowi zaprzedać swoją duszę. Nic więc dziwnego, że punktem wyjścia do Mistrza i Małgorzaty jest rozmowa przewodniczącego Związku Literatów Berlioza z poetą, młodym poetą Iwanem zwanym Bezdomnym. Siedzą sobie oni w ciepłym słoneczku w środowe popołudnie na Patriarszych Prudach i tam Berlioz tłumaczy młodemu Iwanowi, że Jezus nigdy nie istniał. Skąd taka dyskusja? Popełnił bowiem Iwan swego rodzaju dzieło literackie, które miałoby znaleźć się w publikacji, w którym tego Jezusa niejako dyskredytował. Ale Berlioz mu tłumaczył, że to nie jest droga, to nie jest rozwiązanie. Jezus nigdy bowiem nie istniał. Nie można więc niepochlebnie pisać o kimś, kto nie istniał. I w tę dysputę dwóch mężczyzn nagle wkrada się kolejny, trzeci głos. Otóż wyjątkowo dystyngowany mężczyzna, chociaż o niepokojącym spojrzeniu, raczy do nich dołączyć. Jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, z kim mają do czynienia. Przedstawia się jako zagraniczny konsultant, który będzie odczytywał pewne stare dokumenty, ale jego opowiadanie, z którego wynika bezpośrednio, że był w Jerusalem w tamtym czasie i osobiście był świadkiem tego, co działo się z niejakim Jeszua Hanotri i także znał Poncjusza Piłata, stają się coraz bardziej, powiedziałabym, w oczach poety i w oczach naszego Berlioza szalone. Oczywiście tym człowiekiem jest Woland. Wkrótce dowiemy się,
że jest to sam szatan, który odwiedza Moskwę wraz ze swoją bardzo ciekawą świtą, aby tutaj w tym mieście tego roku zorganizować wiosenny bal, zwany także balem 100 królów. Oczywiście na poparcie swoich słów z irytującym wręcz spokojem Woland przepowiada Berliozowi, że jeszcze dzisiaj, jeszcze tego samego dnia umrze, ponieważ straci głowę. Rzecz jasna, mężczyźni nabywają bardzo ważnych takich podejrzeń, ponieważ przypominam, że jest to Rosja radziecka, Moskwa radziecka, no to oczywiście pierwszym takim pomysłem jest poskarżenie się, że oto mamy tutaj do czynienia z jakimś podejrzanym indywiduum do władz. Ale Berliozowi nie udaje się tak naprawdę podjął oczywiście kroki, nie udaje mu się dokonanie tego, co zamierzał, ponieważ, jak już wiecie, poślizgnął się on na rozlanym oleju i wpadł pod tramwaj, w wyniku czego stracił głowę. Jego ostatnia myśl była taka, że no a jednak, Woland miał rację. Widząc to wszystko, Iwan Bezdomny wpada nie tylko w oszołomienie, ale postanawia za wszelką cenę ścigać niebezpiecznego zagranicznego konsultanta. Oczywiście biega za nim po całej Moskwie, co kończy się dla niego także w wymiarze tragicznym, bowiem bierze ze sobą święty obrazek, prawda? Potem oczywiście traci cały ubiór, kąpiąc się w rzece. Wreszcie z tym świętym obrazkiem, prawda, ze świecą, przybiega do Gribojedowa, czyli do miejsca, w którym zasadniczo mieści się ten dom literatów, i tam w samych kalesonach z tymi, prawda, sakraliami, można powiedzieć, dewocjonaliami, no właśnie, wykrzykuje o konieczności natychmiastowego aresztowania i poszukiwania niebezpiecznego człowieka. Jak się na pewno domyślacie, w takim stanie zostaje odwieziony do kliniki doktora Strawińskiego, czyli po prostu do szpitala psychiatrycznego. Jest to jedna z tych moich ulubionych scen, scena, w której Iwan Bezdomny prowadzi bardzo, powiedziałabym, spokojną i uczoną dyskusję z doktorem Strawińskim na temat tego, czy jest on wariatem, czy nie jest on wariatem. Co oczywiście doktor Strawiński bardzo spokojnie mu wyjaśnia, że biegając z tymi dewocjonaliami w kalesonach i szukając podejrzanego człowieka, prawda, no raczej mógłby wyjść z tego domu wariatów, ale w ciągu 2 godzin z powrotem do nich trafi, zwłaszcza jeżeli w takim stanie pójdzie na milicję. Zresztą rozmowa telefoniczna Iwana, prawda, że tu telefonuje na milicję, że mówi poeta Iwan Bezdomny z domu wariatów, no proszę Państwa, nie trudno się dziwić. Tymczasem Woland, proszę Państwa, musi wraz ze swoją świtą znaleźć sobie jakiś lokum. I tak się świetnie składa, że tutaj takim szczególnym zainteresowaniem naszej diabelskiej świty cieszy się mieszkanie przy ulicy Sadowej 302A pod numerem 50. Oczywiście nie jest to mieszkanie, które na wyłączność ktoś posiada. Musicie pamiętać, że w polityce radzieckiej Rosji było celowe takie dokwaterowywanie obywateli do poszczególnych mieszkań, bo tych mieszkań po prostu nie było. Każdy miał mieć porówno. No i oczywiście tutaj pozbawiają tej możliwości pobytu w Moskwie nikogo innego, jak tylko szefa teatru Varieté, niejakiego Lichodiejewa. Otóż ląduje on nagle, nie wiadomo dlaczego, w Jałcie. Jest to rzecz jasna też jeden z takich śmieszniejszych momentów, kiedy za wszelką cenę próbuje on dodzwonić się, wysyłać telegramy, żeby przysłano mu pieniądze na bilet z powrotem do Moskwy, ale tak naprawdę no, trudno w to uwierzyć, że te telegramy idą z Jałty, podczas kiedy Lichodiejew był przecież na swoim mieszkaniu w Moskwie, prawda? Proszę Państwa, oczywiście tutaj mamy też przepiękną w ogóle rozmowę Lichodiejewa z jednym z takich członków świty Wolanda, czyli niejakim Korowiowem. Korowiow to jest w ogóle takie bardzo podejrzane indywiduum, proszę Państwa, i tak naprawdę on tam najwięcej miesza w tej Moskwie i rozrabia. Ale w skład tej świty wchodzą jeszcze
niejaki Azazello, demon zabójca, który ma oczywiście taki krępej budowy, prawda, z jednym zębem na wierzchu, niezbyt przyjemny wygląd ma, no właśnie Korowiów, wiedźma Hella, no i mój ulubieniec, czyli proszę Państwa kot, który posługuje się ludzkim językiem, chodzi na dwóch łapach, czyli Behemot. No zresztą Behemot też jest cudowną postacią, bo pod koniec powieści nie udaje się go schwytać nawet samym członkom NKWD. Ale, proszę Państwa, no i co tu się dzieje? Jak już powiedziałam, mieszkanie Ilchodiejewa jest zajęte. Wolandowi i jego świcie, tutaj głównie Korowiow się tym zajmuje, udaje się również przekonać takiego, powiedziałabym, człowieka stojącego na straży, urzędnika stojącego na straży przyznawania tych kolejnych zakwaterowań. Tym urzędnikiem jest prezes spółdzielni mieszkaniowej Nikanor Iwanowicz Bosy, który rzecz jasna decyduje się, proszę Państwa, no tutaj, prawda, pod wpływem magii Korowiowa, no, ale oczywiście decyduje się, że jednak no, tutaj ci obywatele będą mogli w tym mieszkaniu pozostać. W każdym razie Korowiow karze go za jego chciwość i zakłamanie, no i oczywiście przyjęte przez niego środki zamienia w walutę. Proszę pamiętać, że to jest kraj komunistyczny, więc posiadanie obcej waluty jest karalne. No i oczywiście zawiadamia o tym milicję. Sam Bosy w takim, że tak powiem, szoku, co się w ogóle u niego znajduje, jak to się stało, także zaczyna się zachowywać dziwnie i podejrzanie dla innych i ostatecznie również trafia do psychiatryka, tak, oczywiście. No, Woland i jego świta bowiem mają wyczarowany kontrakt na występ w Teatrze Varieté. Żeby pozbyć się wszelkiej, że tak powiem, opozycji, również dokonują czarów. No to administrator tego teatru, Warionucha, zostaje pobity, a następnie zamieniony w wampira. Tenże Warionucha jako wampir wraz z Hellą śmiertelnie przestraszają dyrektora finansowego Rimskiego, który ucieka następnie z miasta. No i oczywiście odbywa się to przedstawienie w Teatrze Varieté, w czasie którego, prawda, mamy tutaj pokazy sztuczki magicznej, a konferansjer Georges Bengalski pada ofiarą, proszę Państwa, także podobnej dziwnej sztuczki, mianowicie podważając to wszystko, tę całą magię, zostaje pozbawiony głowy. No oczywiście prosi, żeby zabrać go do lekarza, ale publiczność lituje się nad nim i głowa z powrotem zostaje do niego przytwierdzona. W każdym razie Woland i jego świta obnażają, proszę Państwa, prawdziwe oblicze mieszkańców Moskwy. Otóż ekskluzywny butik z piękną odzieżą, rozrzucanie pieniędzy, na które wszyscy się rzucają. To jest oczywiście taki klub programu, wszyscy są zachwyceni. Ale tak jak mówię, to jest szatan, mistrz oszustwa. W związku z tym nie trudno zgadnąć, że koleją, następnym takim kolejnym wydarzeniem jest to, że po wyjściu z Varieté damy ubrane w ekskluzywne stroje nagle są bez ubrania, a pieniądze zamieniają się w jakieś etykietki czy papiery zupełnie do niczego nieprzydatne. Tak jak mówiłam, celem Wolanda i jego świty jest odbycie tego słynnego już balu wiosennego, tym razem w Moskwie. Do tego, aby królową balu została, namawia Małgorzatę Azazello. Kim jest Małgorzata? I tu mamy kolejny wątek bardzo istotny, który w moim odczuciu, nie tylko moim, niejako pokrywa się z biografią samego Michaiła Bułhakowa. Mamy bowiem historię miłosną, bardzo dramatyczną, trudną, Małgorzaty, takiej około 30-letniej kobiety, która wprawdzie dosyć zamożnie wyszła za mąż, mąż ją uwielbiał, ale ona nie była w tym małżeństwie szczęśliwa i poznała niejakiego mistrza, pisarza. Dziełem życia tego mistrza, proszę Państwa, jest powieść o Poncjuszu Piłacie, która przepełniona jest prawdą. Prawda jednak jest wartością, która w tej Moskwie, w tamtym świecie, tym totalitarnym świecie, jest kompletnie zdewaluowana. I za to mówienie prawdy niejako mistrz ponosi karę, spotyka się z nieprzychylnością krytyków. Ta powieść, która stała się dla niego no, tak naprawdę źródłem ogromnego cierpienia, ląduje w palenisku. Zaś sam mistrz, widząc, że Małgorzata jest gotowa całkowicie się dla niego poświęcić, pragnie jej oszczędzić pobytu z kimś, kto jest w takim właściwie stanie depresyjnym, w takim zaburzeniu psychicznym, źle się czuje. I w tajemnicy przed Małgorzatą udaje się, no gdzie? Do szpitala psychiatrycznego, gdzie zapoznaje się właśnie z Iwanem Bezdomnym.
Tam oczywiście rozmawiają, rzecz jasna, ale moi drodzy, Małgorzata szuka naszego mistrza, bo go bardzo kocha. Dlatego propozycja Azazella, że oczywiście może zostać wiedźmą i na tym balu być królową, przyjmować wszystkich dziwnych gości, chociaż dziwnych to jest mało powiedziane, oni są makabrycznie dziwni, w zamian za to, że oczywiście dostanie z powrotem swojego mistrza. Otrzymuje oczywiście magiczną maść, którą mają czynić wiedźmą. Z tej maści korzysta także jej służąca Natasza, która oczywiście w odwecie również smaruje swojego sąsiada tą maścią, zamienia go w wieprza. To jest też jedna z tych moich ulubionych scen, jak sąsiad, prawda, będąc wieprzem, nie przejmuje się tym, że jest wieprzem, tylko prosi o stosowne oświadczenie, gdzie był i co robił w konkretnym czasie, żeby go milicja później nie przesłuchiwała i nie aresztowała. Rzecz jasna, proszę Państwa, do balu dochodzi. Może to jest trudne do wyobrażenia, moi drodzy, bo tak jak powiedziałam, ci goście to są jacyś po prostu z piekła rodem, prawda? Jakieś wampiry, upiory, mordercy, no straszne po prostu postaci. Ale Małgorzata wypełnia swoją rolę znakomicie, no i oczywiście w nagrodę może spotkać się z mistrzem. Bal zakończony, proszę Państwa. Wolant, jego kompania mogą powoli opuszczać Moskwę. No i oczywiście nagle się okazuje, że Wolant, który przecież jest szatanem, a my szatana wiążemy z aktami zła, nagle okazuje właściwie nieznane nikomu, jakby z takich powszechnych opisów, miłosierdzie, pomoc, miłość. Małgorzata i mistrz mogą wrócić do swojego mieszkania na Arbacie. Ale tu pojawia się, proszę Państwa, prośba od samego Jeszui Hanokri, żeby darować im wolność, żeby byli szczęśliwi. Piją zatrute wino, po którym zostają ożywieni, a następnie przeniesieni przez Wolanda w taki bezczas, taki metafizyczny czas. Mistrz również uwalnia swojego bohatera, Poncjusza Piłata, który cierpiał niewiarygodne męki przez wiele tysięcy nocy, ponieważ wydał na śmierć Jeszuę Hanokri, ja do tego za moment wrócę, po prostu pozwalając im się spotkać razem, kończąc tę zaczętą historię, zamykając ją. Świta Wolanda odlatuje. No, ostatni jest właśnie ten behemot, którego nie udało się złapać enkawudzistom. A ponieważ wszystkie te wypadki były na tyle niesamowite i trudne do wyjaśnienia, to oczywiście stwierdzono, że to jakaś szajka po prostu oszustów, jakichś tam kuglarzy i tak dalej. Ale wrócę teraz do tej powieści w powieści. Jak wiecie, mistrz tworzy historię o Poncjuszu Piłacie. I te fragmenty tej historii są jakby powkładane w ten tok właśnie narracji trzecioosobowej, wszechwiedzącej. To jest tak naprawdę dysputa Jeszui Hanokri z Poncjuszem Piłatem. To są wspaniałe dialogi, proszę Państwa. Jeszua nie jest pokazany jako ten Jezus, Syn Boży, tylko taki, powiedzmy, wędrowny, troszkę naiwny filozof, ale którego dobroć i miłosierdzie są tak ogromne, że oddziałują na Poncjusza Piłata z niewiarygodną siłą. On jest nim zafascynowany. Jeszua również pozwala mu, uzdrawia go z straszliwych ataków migreny, bólów głowy, co tym bardziej czyni go w oczach Piłata istotą niezwykłą. I chciałby Piłat go oszczędzić, ale ma już dosyć różnego rodzaju intryg ze strony Sanhedrynu, tych podejrzeń narzucanych mu, prawda, przez Sanhedryn, że on tutaj nie jest posłuszny władzy cesarskiej i tchórzy. I w ostatecznym momencie jakby pozwala na zabicie Jeszuły Hanokri. Po śmierci bohatera oczywiście wywiązuje się ogromna burza nad miastem. Jedyną osobą, która próbuje tego Jeszułę jakoś zabrać, pogrzebać, jest Mateusz Lewita, jego samozwańczy uczeń. I tu, proszę Państwa, ta historia jest troszeczkę inna oczywiście niż ta biblijna, ale chcę tym sposobem nawiązać do tak zwanego piłatyzmu, bo z takim pojęciem na lekcji z pewnością się spotkacie. Poncjusz Piłat, który jest człowiekiem całkowicie świadomym dobroci Jeszui i pewnych moralnych nakazów, nie jest zepsuty, decyduje się, proszę Państwa, na uległość i na brak działania konkretnego, właśnie dlatego, że jest tchórzem, że boi się, że nie robi nic, pozostaje wierny.
Bierny, przepraszam, niewierny. Mimo to boryka się później z ogromnymi wyrzutami sumienia, które nie pozwalają mu żyć. Jest tak naprawdę człowiekiem, który pragnie wyłącznie spotkania i kontynuacji tych rozmów z Jeszuą. I to jest właśnie piłatyzm, czyli postawa ludzi dobrych, prawych, którzy wiedzą, co powinni zrobić, wiedzą, czym jest to dobro, ale z jakiegoś powodu, w zasadzie nie z jakiegoś, tylko ze strachu, z tchórzostwa, tego nie robią. I to w pewnym sensie odnosi się do mieszkańców tej Moskwy lat 30., mieszkańców zastraszonych, mieszkańców, którzy giną w niewyjaśnionych okolicznościach, którzy są prześladowani przez władzę, przez NKWD, którzy boją się powiedzieć jakiekolwiek słowo, cokolwiek, żeby sąsiad nie doniósł, boją się jakiegokolwiek odstępstwa, bo to więzienie czy nawet kara śmierci, ale no, wiedzą, że to jest złe, ale ten strach ich paraliżuje. I tak jak powiedziałam, w gruncie rzeczy, chociaż jest to zabawna powieść, to w krzywym zwierciadle widzimy to zło, które dotknęło kraj pod tym względem totalitaryzmu. Okazuje się bowiem, proszę Państwa, że w tej całej grotesce, tej ironii w tym wszystkim, szatan jest lepszy niż władze Związku Radzieckiego. Szatan, bo Volant w ogóle w języku niemieckim oznacza diabeł, więc to imię nie jest zupełnie przypadkowe. Małgorzata, która uczestniczy w balu u szatana, prosi o uwolnienie Fridy, dzieciobójczyni, bo nie chce, żeby Frida ciągle cierpiała te męki w piekle, prawda? Ciągle jej przypominano o tym, co zrobiła. A więc tak naprawdę czym jest dobro i czym jest zło? Czym jest prawda, wiara, miłość? Proszę Państwa, co się ma w sercu? To jest to najistotniejsze pytanie. Małgorzata też przypomina ostatnią żonę Bułhakowa, którą on bardzo kochał, która była dla niego ogromnym natchnieniem, która też bardzo dzielnie znosiła, proszę Państwa, te wszelkie cierpienia związane z ingerencją władz, z cenzurą w twórczość samego Bułhakowa, jak również chroniła jego rękopisy przed władzami. Mistrz i Małgorzata, proszę Państwa, no też jakby odwołania do Fausta, Goethego, w ogóle do historii Fausta są bardzo wyraźne. No i oczywiście ten mistrz, ten artysta, który jest tak bardzo w tym świecie zagubiony, a który zostaje uwolniony przez... No właśnie, kim jest Volant? Przypomina mi się tutaj, proszę Państwa, znane już słowa, które zresztą są mottem do powieści, a padają właśnie na kartach Fausta. Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wieczne czyni dobro. I z tą myślą Was zostawię, ale nagrywam ten odcinek nie po to, żeby Wam opowiedzieć tę historię. Ja celowo pomijam dużo elementów, tylko po to, żebyście zechcieli ją przeczytać albo wysłuchać na audiobooku. To jest coś fenomenalnego i gwarantuję Wam, że jeżeli to zrobicie, to Wasze spojrzenie na literaturę, na tę powieść już nigdy nie będzie takie samo. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.